Witajcie, z tym Pertix, witam was na moim kanale i jak możecie po tytule zauważyć, to jest, no można powiedzieć, nowa seria albo jakby odświeżenie poprzedniej serii, a mianowicie, jak możecie zauważyć, jest taka sama albo podobna gospodarka, ale na samym początku zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę w górę. Lecimy po 1000 subskrypcji, bo będzie Q&A i może jakiś dłuższy odcinek, albo nawet funny moment jakieś dłuższe się pojawi. Więc bardzo serdecznie was zachęcam do zasubskrybowania kanału. No i co, zaczynamy w sumie od kombajnu, bo budynki są takie same. Mój 50 Impek jest... Jak możemy go nakarmić w sumie od razu, jeżeli będzie chciał, co sobie zje. No i co, no budynki są takie same, ale tu kombajn Bizon Z058 Rekord. Jest taki już w nowszej wersji właśnie New Hollanda, a pewnie zastanawiacie się, dlaczego ja tam skaczę. Jak możecie zauważyć, tam jest przystawka do kukurydzy, do tego właśnie Bizona. Tutaj jest przetrząsarka, prasa, owijarka i właśnie jest rozsiewacz do wapna. Tutaj mam pootwierane właśnie drzwi tutaj do ciągników, za chwilę przejdziemy. Tutaj mam, będę miał krowy, tutaj jest właśnie paszowóz, tutaj jest właśnie do wody, rozrzutnik, beczka do gnojowicy. Tutaj jak możecie zauważyć, już mam trochę belek właśnie, słomy. Tutaj jest na kiszonkę, bo niedługo akcja kiszonka. Tutaj dwie przyczepy, w sumie trochę inne, ale bardzo podobne. Siewnik, w sumie można powiedzieć taki runner, gruber, agregat, jak to zwał, tak zwał. Tu pług czteroskibowy obracany. Tutaj kosiarka. Tutaj jest właśnie taka dwukółka, tu jest zgrabiarka i tu osprzęt do tura, kopaczka, sadzarka. Tutaj jest siewnik właśnie do kukurydzy. Tutaj jest paliwo, jeżeli mi zabraknie w moich maszynach, to sobie doleję, rozsiewać, opryskiwać, worki ziemniaków w razie czego do zasadzenia. Zostało mi z tego roku, bo jak sobie zasadziłem, tutaj właśnie jest nawóz płynny, tutaj jest do kukurydzy właśnie, tutaj ziarna kukurydzy do siewu, tutaj jest ziarna zboża do siewu i tutaj nawóz, tutaj pod rzepak, no i tu pod zboża i nie będę wam wszystkich wymieniał. No i co, jak możecie zauważyć, i tak, co jest w sumie to, sprężarkę widzieliście na samym początku odcinka, tutaj myjka i tutaj właśnie jeden z moich najnowszych nabytków, to jest właśnie talerzówka z firmy Uni. Na poprzedniej właśnie tamtej serii trochę inaczej wyglądało, bo miałem jeszcze John Deere'a, a teraz mam tak. Ursus C360 z turem, no i Ursus 1614. Obciążnik na razie ku agro... Będę kiedyś zmieniał, ale sobie nowy zakupiłem właśnie tutaj obciążnik. No i co? Ursus 1614, Ursus C360. No i co tu dużo mówić? Zachęcam was do oglądania kolejnych moich filmów właśnie z tej serii. Ja będę się już powoli z wami żegnał. Zasubskrybujcie mój kanał, bo lecimy po 1000 subskrypcji. I co? W górę i co? Do następnego odcinka. Na razie. Cześć!